Każdy amator greckiej kuchni prawdopodobnie kosztował kiedyś baklawy. Robi się ją z cienkich jak papier arkusików ciasta zwanego filo, co po grecku oznacza liść. Sposób jego przyrządzania jest dość zawiły. Na szczęście to jedna z tych potraw, które można kupić w postaci mrożonki. Filo można robić zarówno ręcznie, jak i maszynowo. W każdym wypadku zaczyna się od tej samej receptury. Składniki ciasta to 40% wody i 60% mąki. Wytwórcy używają dwóch rodzajów mąki pszennej. Wysokoglutenowej, czyniącej ciasto mocnym i rozciągliwym, oraz niskoglutenowej, nadającej mu gładkość. Dodaje się także substancję konserwującą, sorbinian potasu. Po 15 minutach wyrabiania ciasto jest gotowe. Pracownik odcina kolejne porcje i wrzuca do maszyny formującej wałki. Inni pracownicy ręcznie ugniatają wałki w kule. Kule są kilkakrotnie przepuszczane przez maszynę, która ugniata je, dzięki czemu porcje ciasta stają się twardsze i wolno od pęcherzyków powietrza. Następnie wytłaczarka spłaszcza kule, nadając im kształt spodu do pizzy. Pracownicy układają je w stosach po 30, przekładając papierem, by odsączyć część wilgoci. Pora na najważniejszy krok, tak zwane otwieranie ciasta. Najpierw na wielkim stole rozkłada się prześcieradło. Musi być w 100% z bawełny, by dobrze chłonęło wilgoć. Inaczej arkusze ciasta sklejałyby się ze sobą. Pracownik bierze krążek ciasta i rozciąga go ręcznie, formując kwadrat o boku mierzącym 2,5 metra długości. Choć ciasto staje się bardzo cienkie, nie rozrywa się. Dzięki odpowiedniemu doborowi składników, ale także zręczności pracowników. W ten sposób powstaje stos złożony z 30 płacht ciasta. Następnie piekarze biorą deskę nazywaną przez Greków sanida i nawijają na nią płachty ciasta, jedna po drugiej, usuwając rozdzielające je prześcieradła. Ciasto posypuje się mąką kukurydzianą. Tylko odrobiną, żeby arkusze się nie sklejały. Zbyt duża ilość mąki przesuszyłaby ciasto. Sanidę przenosi się na inny stół i rozcina ciasto wzdłuż krawędzi. Arkusze rozkłada się na płask, a deskę wyjmuje. Z ciasta wycina się prostokąty o wymiarach 33 na 43 cm. Każdy arkusik filo ma w przybliżeniu grubość bibuły, ale jest dość mocny i elastyczny, by nie rwać się w rękach kucharza. Maszynowa produkcja filo przebiega znacznie szybciej. W ten sposób robi się ciasto przeznaczone na wytwarzane masowo potrawy mrożone. Zautomatyzowana wytłaczarka wypluwa niekończącą się wstęgę ciasta, którą posypuje dokładnie odmierzoną ilością mąki kukurydzianej. Strumień powietrza wydmuchiwany przez dyszę od dołu tworzy bąbel, którego wysokość jest wskaźnikiem konsystencji ciasta. Ciasto schnie pod promiennikami podczerwieni. To konieczny etap, ponieważ w tej metodzie nie osusza się ciasta papierem i wełnianymi płachtami. Sucha wstęga ciasta nawija się na bęben. Zwój rozcina się i rozkłada na płaskę. Za pomocą szablonu wycina się prostokąty. Każdy składa się z około 800 arkuszy filo. Ciasto dzieli się na porcje po mniej więcej 20 arkuszy, które po zwinięciu pakuje się próżniowo w folię. Filo można przechowywać do 6 tygodni w lodówce i do 6 miesięcy w zamrażalniku. Dość czasu, by przygotować wspaniałą ucztę.